Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Te słowa Jezusa znamy doskonale. Wracają one do nas dziś w niedzielę w czasie liturgii mszy świętej. Celnik Mateusz, powołany przez Jezusa, to wybór, który idzie absolutnie pod prąd tak zwanych porządnych wierzących. To skandal, by takiego oszusta, zdziercę podatkowego uczynić swoim towarzyszem. Różańcową modlitwę dzisiejszej niedzieli odmawiamy, dziękując z Maryją za to, że Pan patrzy na człowieka sercem ratującym, a nie osądzającym tylko. Jezus, wybierając apostoła spośród celników, pokazuje, że Bóg może powołać kogo chce i że Jego wezwanie może w jednej chwili przemienić człowieka. A siedząc przy stole z grzesznikami, naucza Jezus, że nikt nie powinien wątpić o zbawieniu. Wszyscy mogą ufać temu, który przyszedł. Przyszedł szukać, ratować, podnosić, oczyszczać. Wołajmy dzisiaj ze świętym Ambrożym. Przecinaj więc, Panie Jezu, zgniliznę moich grzechów, lecz trzymaj mnie złączonym z sobą więzami miłości. Przyjdź szybko wyciąć namiętności ukryte, nieznane, a różnorakie, aby zakażenie nie objęło całego ciała. Znalazłem lekarza, który mieszka w niebie, lecz swoje lekarstwo rozdaje na ziemi. On jeden może leczyć moje grzechowe rany, bo sam ich nie posiada w sobie. On może odjąć sercu jego ból, duszy lęk, ponieważ zna najskrytsze rzeczy. Maryjo, która jesteś z nami, prowadź nas do Jezusa, który szuka nas, który szuka tego, co się zagubił przez swoje grzechy, pogmatwane życie. Chce dać mi szansę. Maryjo, podprowadzaj mnie do Jezusa, pełnego miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.